Nowy nabytek Górnika, Patryk Maurer, autor już grubo ponad 20, jeśli nie ponad 30 bramek w przygotowaniach. No i jak się odnalazłeś w Zabrzu po tym dwóch miesiącach, półtora miesiąca przygotowań? Czuję się bardzo dobrze, atmosfera jest bardzo fajna, do treningu podchodzimy z radością i potrafimy połączyć to z ciężką pracą. Także tak to jest. Z każdym jestem w stanie porozmawiać, dogadać się na każdy temat. Jest super. Twoja historia z Górnikiem faktycznie w Zabrzu jest może krótka, ale historia gdzieś tam związana z Górnikiem jest dość długa, bo prezes zabiegał o ciebie w Zabrzu już od lat. Co w końcu zdecydował o tym, że pojawiłeś się tutaj właśnie na hali Pogoni? Tak, rozmawialiśmy ze sobą od kilku lat. Na pewno też już kilka lat, jak pograłem w Gwardii, poczułem potrzebę też zmiany otoczenia, nowych bodźców. Też skończyłem studia. Myślę, że te rzeczy naraz na to zdecydowały. No i od razu na głęboką wodę, bo zaczynamy od Ligi Europejskiej, zespół z Curychu, potem no dość nieprzewidywalny rywal, zwłaszcza dla Górnika, czyli zespół z Tarnowa. Jak czujesz, jakie będą wyniki tych trzech tak naprawdę pierwszych spotkań, licząc również choć rewanżowy w Lidze Europejskiej? Ostatnio nasze sparingi wyglądają coraz lepiej, jest coraz więcej grania, lepiej się rozumiemy, więc pozytywnie podchodzę do tych meczy, liczę na zwycięstwo i teraz trzeba z pełnym skupieniem wyjść i to zrobić.